witamy serdecznie wszystkich hodowców. Witam hodowców, siema. Dzisiaj uczta w hodowli Damiana Lisowskiego. Nagrywamy film, który dotyczył będzie właśnie młodych. Pokażemy właśnie, jak Damian to stosuje. Damian przygotował taką tackę nam właśnie, nie wiem, czy to będzie poczęstunek na mój przyjazd, nie wiem, co to Damian kombinuje, ale pokażemy właśnie, jak Damian, czyli trzykrotny mistrz okręgu tutaj, jak przygotowuje właśnie młode do sezonu lotowego. Ty, Damian, jakbyś mógł powiedzieć, co to jest za tacka, co to za w ogóle za pomysł tym? No na taki pomysł, Wiktor, wpadłem, także wydaje mi się, że trochę powiedzenia, jeżeli chodzi o gołębie loty, lotów młodych, o przygotowanie do sezonu, jakąś tam już wiedzę posiadam, tak? Jeżeli trzy razy się mistrzem okręgu zostaje w jednym sezonie i trzy lata robi się mistrz oddziału na gołębie młode, trzy razy z rzędu, także wydaje mi się, że już troszeczkę mogę powiedzieć na ten temat, nie? No co o tych preparatach, to będziecie wiedzieli tam później w filmach. O czym wam mogę powiedzieć, co na tamtych filmikach z tamtego roku na pewno wyczailiście, także preparat ten i preparat ten był używany przez mojego przyjaciela Kurzawskiego i mojego przyjaciela Stankiewicza, także we wszyscy byliśmy w mistrzostwie okręgu w Czubie. Ja byłem mistrzem, mój kolega Kurzawski był wicemistrzem, także to nie jest przypadek, żeby trzech hodowców w okręgu plasowało się w piątce. Nie mamy żadnych problemów z chorobą młodych. Nie rozumiem, na tą chwilę po prostu to, co hodowcy dzwonią, no młode wywożą na taczkach, po prostu po 30, po 40 jest trupów na raz. No nie wiem, ja czegoś takiego nigdy nie miałem, no staram się tym hodowcom pomóc. Przez 2-3 dni wyciągam im gołębie, które im rysują po prostu dziobem po klatkach. No wyciągam z tej choroby po prostu, nie? Z tego może wirusa, bo to nie jest choroba. Później to będę tłumaczył po prostu na filmie, nie? Idziemy pod gołębnik i pokażemy, jak wyglądają po prostu tam gołębie, tak. Gołębie młode. Także zapraszam, koledzy. A tam idziemy. No, koledzy hodowcy, jeżeli chodzi o gołębie młode, no to od 3 lat jestem mistrzem oddziału. W tamtym roku byłem na 3 mistrzostwa w okręgu, 3 razy mistrzem okręgu. Także mi się wydaje, że o młodych trochę mam pojęcia. Do starych jeszcze przejdziemy. Także tutaj widzicie, młode są po... chyba siódmym podlocie. Czyli siódmy trening. Tak, siódmy. A mamy trening. Dzisiaj? No nie wiem. Dziesiąty? Dziesiąty lipiec, tak? Dziesiąty lipiec. Dziesiąty lipca. To są młode przyciemniane. Tak jak wam koledzy na wcześniejszym filmie mówiłem. To jest parowanie 18 lutego. Także tak jak wszyscy parujemy wdowce, ja cały rozpód wdowce paruję 18 lutego. Nawet są tutaj... młódki wrzucane z marca, z połowy marca, także one zakończyły się zaciemniać końcem kwietnia. Młode robią wrażenie, chyba nie jeden hodowca na filmie powie, że no, młode wyglądają jak roczniaki, co nie? Tych młodych jest, puściłem 134, na tą chwilę jest 130, 4 usunąłem po prostu po drodze. Na tą chwilę żaden młody nie zginął w wózki, bo one nie mają prawa ginąć. W tamtym roku, co wam mówiłem, koledzy, 15 to się zabiło, druty czy 20, bo z dużą grupą. Teraz będę inaczej to robił, będę klatkami po prostu po 20, po 30 głębi puszczał. To jest za duża grupa, żeby pod wiatr to szło, po prostu potem one się zabijają, nie? No i teraz te młode po prostu będą cały czas ćwiczone, bo to teraz nam się przeciągnął ten sezon przez ten koronawirus. 16 sierpnia zaczynamy już loty. No ale próbno trzeba zrobić 2 tygodnie szybciej, także wychodzi na to, że ostatni lot gołębi starych mamy i będziemy musieli szybciej zrobić próbny młodych, tak? No, odradzam każdemu, po prostu u nas to też było praktykowane, tydzień przed lotem gołębi młodych robić próbny trening. Bardzo to źle wychodzi, gołębie przenocują w kabinie, przychodzą i zaczyna się wymiotowanie. Wiadomo, cyrkowirus wchodzi i jest przebieranie, który potem nie ma... młody karmy wolu, a który ma karmę wolu, nie? Także lepiej to zrobić 2 tygodnie szybciej, żeby potem mieć ten tydzień czasu więcej, żeby się przygotować do tego lotu, nie? Okej, Damian, a teraz pytanie. Treningi treningami, ale co jest twoją metodą, że te gołębie są w takiej kondycji przygotowane do sezonu? No to już ja hodowcę, to nie jest pierwszy rok, już Wiktor do mnie trzeci rok chyba przyjeżdża, no to cały czas wam mówiłem, no. Też nie będę wszystkiego mówił. Ci, co hodowcy ze mną kontakt trzymają, całą moją pełną wiedzę posiadają. Lecę na produktach Puritan i tu nie ma co się oszukiwać. Także
No jest pewien specyfik, nawet nie jest z tej firmy. Po prostu od kiedy się głębia, od kiedy na papce chodzą, są trzymane na tym specyfiku. Woda u moich młodych nigdy nie jest czysta. Do tego czasu jeszcze nigdy czystej wody nie piły. Co muszę wam powiedzieć, koledzy? Wczoraj byłem na badaniach u mojego kolegi weterynarza w Wołowie, Krzysia, bardzo go pozdrawiam. Także te młode od chwili wyklucia jeszcze nie miały żadnego antybiotyku w sobie, także grama antybiotyku nie przyjęły, te młode. I co wyszło na badaniach? Aż byłem ciekaw, wziąłem 20 młodych na 150. Jeżeli chodzi o koksydię, wiadomo, kał na koksydiach trzeba zbierać. Nie można zbierać z jednego dnia kału na koksydię, bo wysiew koksydii jest 2-3 dni na 7 dni. To trzeba wiedzieć. Najlepiej zebrać kał na koksydię dzień w dzień, także środa, czwartek, piątek, albo poniedziałek, wtorek, środa zebrać i wtedy go wymieszać. Wtedy trzeba jechać, nie? Także ja zbierałem 3, nawet 4 dni. Żadnej ocysty nie ma, nawet jajka. No to był w szoku. No mówi, jakimś lekiem leczyłeś. Ja mówię, no nie leczyłem tych gołębi. To są takie silne gołębie. Co wyszło? Wyszedł rzęsistek. Może nie tam jakiś super rzęsistek. Dam na, jak sobie, ja to mówię, na 3 plusy, to tam na 1,5 plusa. A dlaczego, jak Witor, pokameruj? Tutaj mam staw, która małą wodę mam, ale miałem większą wodę. Także ja tak uczę młode po prostu, że one puszcza mnie po prostu do stawu, one się kąpią w stawie i jeszcze piją w stawie, nie? Do czasu oblotów, tak? Jeżeli nie skończę zaciemnienia, bo ja robię zaciemnienie na wieczór, zaciemniam gołębniki, rozświetlam o 14, wypuszczam je, one sobie idą do stawu, wykąpią się, wiadomo, leżą tu po całej polanie. Kiedy już taki film nagrywałem, to ja chodzę jak krowy po prostu, nie? No. Także mi się wydaje, że to jest bardzo dobre, bo tu już różne eksperymenty robiłem. Ale robi wrażenie naprawdę. Różne eksperymenty po prostu robiłem i teraz dobudowaliśmy tutaj parę lat temu ten gołębnik, ale miałem gołębie młode na strychu, na domu. Te gołębie, wiadomo, one nigdy na ziemię nie zlecą. I takie loty przychodziły, wiadomo, to się rzadko zdarza, ale są takie loty ciężkie dla młodych, że one muszą przenocować, gdzieś się złupał. To takie młode, one się umieją napić, one umieją zakiepować na takie pelon do stawu, one się napiją szybko i potem idą dalej, nie? To tak jak to nauczyłem, one od młódka już to umieją po prostu, potem jak na stare to się przekłada po prostu, nie? Bo nieraz samica mi przychodzi pierwsza na oddział, jest pierwsza w oddziale, a ma rzęsę na dziobie. Także ona musiała gdzieś zanurkować szybko i polecieć, nie? Jeżeli się młody nie nauczy tego od młodego po prostu, no to potem jest mu ciężko, takie gołębie giną, tak? No, ale to wiadomo, teraz od 2-3 tygodni, jak już te młode wywożę, one już nie mają żadnej styczności, w ogóle ziemi nie dotykają, tylko jest oblot, powietrze, gołębnik, wózka, gołębnik. Nic więcej, nie? No, także tak to wygląda. Jeżeli o chorobie młodych. Strasznie dużo telefonów, aż musiałem sobie kupić aż słuchawkę, bo około 30-40 telefonów mam dziennie. Teraz jest, widzę, od 2-3 tygodni taka epidemia, że to się w pale po prostu nie mieści. Ale jak ja wam powiem, bo nie chcę mi się każdemu tłumaczyć. Jaki największy błąd hodowcy robicie w swojej hodowli? To już widzicie, że łapie wam to adeno. Już te gołębie rysują dziobem po podłodze, jak ja to mówię. Dziobem po klatce. No to co? To walicie im leka, nie? Leka najczęściej co? Kupujecie litra floronu słynnego, florfenikol się lek nazywa, lek na drogi oddechowe, tak? I teraz walnięcie tym młodym takiego leka, myślę, że to pomoże. Przy cyrkowirozie gołąb spożywa 3 razy więcej wody jak powinien. Jeżeli on napije się takiego leku 3 razy więcej jak powinien, na drugi dzień mówicie, ale mam silne adeno, gołąb nie może oddychać. Nie może oddychać, się dusi i zdycha. No on się nie dusi od cyrkowirozy, on się dusi od tego leku, bo mu zalało mu całe płuca i mu rozsadza płuca po prostu lek, nie? I macie wtedy po młodych. Nie można tak w ogóle robić. U mnie jak te młode, bo te młode jeszcze nie były chore na cyrkowirozę, ale co rok mi chorują. Ja nie mówię, że mi nie chorują, mi co rok chorują, bo gołębie młode i to się dzieje po pierwszej kabinie. One przychodzą, jakieś tam są wymioty, ten, żadnych leków nie dostają, od razu są wiezione na badania. Co wychodzi z badań? Nie ma rzęsiska, nie ma koksydiozy, nie ma przerostów gronkowca, nie ma przerostów coli, a gołębie żygają i no wiadomo, nie idą do jedzenia, nie? No bo wziął je cyrkowirus, tak? No to po co im teraz leki? I właśnie wy w takich momentach dajecie leki i jest po młodych po prostu, nie? To takie rzeczy trzeba dać, żeby je wzmocnić. Tak to robię teraz, już tak się nauczyłem po prostu od 3-4 lat. 2-3 dni jest po problemie. Ci, co hodowcy po prostu mają ode mnie gołębie, to wiedzą. Dzwonią hodowcy, no Damian, rysuję po podłodze w klatce,
No bo 20 młodych na zdechnięciu, nie? Ja mówię, daj to, szykawka do dzioba, dwa dni, mówi, że go chce klatkę rozerwać. No bo tak to się dzieje, nie? Także nie mylcie wirusa po prostu z lekami. Nie można dawać leków, jak ma gołąb, no ta słynna adeno. Adeno już od 15 lat w Polsce nie ma, to jest cyrkowirus po prostu, nie? Ty, Damian, jako że bazujesz na produktach Puritana, to wziąłbyś, przyniósł kilka takich produktów, weźmy tam, siądziemy i byś kilka rzeczy wytłumaczył. No musiał po prostu... Dokładnie, weźmiesz po prostu te produkty i tu hodowcom wytłumaczymy, jak to wygląda u Ciebie, bo firmę Puritan na pewno wielu z nas zna, firma znana w Polsce od wielu lat, ale przede wszystkim chodzi mi o to, żebyś Ty pokazał, jak to wygląda u Ciebie przy młodych, bo nie chodzi o jakąś tu reklamę, chodzi bardziej o to, że zastosowanie tych produktów u Ciebie jak wygląda, bo reklamą to może być tak, że przyjedzie właściciel bądź menadżer firmy Puritan, będzie reklamował tą firmę, a bardziej mi zależy na tym, żeby byś po prostu pokazał, jak to u Ciebie wygląda i to jest dość ważne, bo Ty chodzi o, tak kiedyś powiedziałeś, nie sztuką jest podać produkt, sztuką jest tak zrobić, żeby on zadziałał i czasem hodowcy błędnie podają niektóre produkty, które potem nie mają skutku działania, tak? Oczywiście, no to macie koledzy młode, to nie są młode z listopada, to nie są zimowe młode, to są młode, które się kluły 3 marca, a niektóre się kluły w połowie marca. No i zobacz, jak gołębie wyglądają, jak mogą wyglądać, nie? No i takimi gołębie można lotować później, a takie mówienie, że później te zaciemnione młode wyginą na roczne, nie, w to hodowcy nie wierzcie, ginie tyle samo procent, co wszystkim ludziom, którzy mieli niezaciemniane, nie? Wiadomo, no sezon jest straszny, także no już w ogóle o sezonie nie ma co mówić, nie? Dokładnie. Może później porozmawiam o lotach starych, także jak będzie chwila czasu po tych preparatach, wam powiem o lotach starych, nie? To już zapraszamy do tych preparatów. Byliśmy na zewnątrz, tam mówiłeś o gołębiach młodych, ale teraz jakbyś to mógł odnieść do produktów. Suplementacja jest istotna, więc jak to wygląda w Twojej hodowli, Damian? No, koledzy hodowcy, to chyba żadną nowością nie jest, że stosuję produkty firmy Puritan. No jakbym nie reklamował, ktoś powie, że reklama. No, to jest żywa reklama, hodowcy, nie? Także tu macie, przedstawiłem Wam produkty po prostu, bo już o lotach starych nie rozmawiamy. Już nagrywaliśmy filmiki o lotach starych, jakie suplementuję produkty. Teraz przejdźmy może do lotów młodych, co ja teraz daję, nie? Także tu macie te produkty, po prostu to nie są wszystkie firmy produkty Puritan. I wiadomo, Puritan ma więcej produktów, no i ja stosuję po prostu takie, jeżeli chodzi o zioła. Mieszam wszystkie zioła do kupy. Fungi barier, algi morskie, kora, fix i quicor, nie? No nie mam tu już akurat, zabrakło mi butelki. Czyli masz opakowanie zbiorcze, te wszystkie rzeczy sobie rzucasz do opakowania zbiorczego, tak. Mieszasz to wszystko i wtedy jest łyżka na kilogram karmy? Czy tak, jak? No ja sobie to robię tak, że fungi barier nie. Fungi barier to jest płaska łyżeczka po prostu na kilo, 2 karmy, to jest strasznie mocne. Jak to koledzy po prostu pomachacie, lepiej się nie wciągać, bo no strasznie drażni po prostu drogi oddechowe, nie? Ale... Te wszystkie po prostu, te 3 zioła, ja sobie to zamawiam, chociaż nawet powiem wam, Krzysiek mi miesza te zioła wszystkie do kupy, nie? Ale jak wymieszacie sobie po prostu do kupy, dwie łyżki stołowe po prostu na kilogram karmy dajecie, łyżkę od herbaty i po prostu jeszcze tych fungi barier i to Tricho Extra mi się po prostu, zapomniałem wziąć olej Tricho Extra do tego i tak poniedziałek, wtorek, środa się po prostu jedzie do środy do rano, nie? Co chodzi jeszcze? Dochodzi, testowałem po prostu, o czym jeszcze zapomnę, bo no to nie jest produkt firmy Puritan, to jest Bimber, Wiktorowi też litra dałem, także to wiadomo. Akurat ja osobiście we własnej hodowli to stosuję, no. I powiem szczerze, że to jest siekiera. 30% chcący przepis, nie, żadna tajemnica. Myś pokaż tak bliżej, nie, pokażę jak wygląda ten żadna firma tego z boku pokażę, produkują, no. Ale po co produkować w firmie Propolis, jak można go samą robić, nie? No, także nie ma problemu. Co jeszcze ja bym dodał? Jak bo Wiktor mówi, że super młode, bardzo fajnie wyglądają. No jak u mnie to się dzieje po prostu. To jak już przygotowuję po prostu gołębie stare do rozrodu, to już jest inny temat. Już nie będę o tym po prostu rozmawiał, bo na filmu nie starczy. Jak już młode się po prostu wyklują, co one dostają. Cały czas, bardzo ważne, żeby już na papce, żeby gołębie miał na papce, daje cały czas 10-15 dni Innovacid bezpośrednio do karmy i potem już daje ten preparat, też 10-15 dni. I tak wymieniam te preparaty. To nie jest preparat firmy Puritan. Kto tam już mnie zna, to już ten preparat na pewno ma. I tak wymieniam te dwa po prostu preparaty. I na tym tylko chowam młode. Po prostu potem młode oddzielam, ja je wiadomo zaciemniam. Terminy są znane, już nie będę powtarzał, na przyszłych filmach są może znane i wiadomo, tylko ja nie daję w ogóle czystej wody gołębiom do picia. Cały czas, innowacji 10-15 dni,
mleko potem 10-15 dni i na zmianę, i na zmianę, i na zmianę, aż dojdziemy do treningów, do lotów. Potem te preparaty po prostu wycofujemy, dajemy 1-2 dni po locie, ale to już jest inna bajka. I potem, jeżeli chodzi o preparat zioła, jadli zioła na drogi oddechowe. Wiadomo, super preparat, 6 czy 7 lat go stosuje, bajka. Jeżeli chodzi o dopalacze, Matyk z rewolucją to chyba każdemu jest znany. Nie jest to tani preparat, ale to jest bomba. Siódmy albo szósty rok, już nie pamiętam, z rzędu testujemy ten preparat. Nie testujemy, tylko już testowaliśmy go kiedyś, teraz już go normalnie używamy. Kiedyś go używałem, ten preparat, na karmę. Można go dawać na karmę, bardzo dobry rezultat. Tak zalecane, ale... że 10, jak pamiętam, 10 ml na kilogram. Tak, 10 ml na kilogram. Wydaje mi się, że 100 ml, także wystarczyło Wam, koledzy, tylko na 10 kg karmy. Wydaje mi się, że 250 zł to jest za dużo, żeby na 10 kg karmy. Lepiej go zrobić do wody. Także na przykład mam 40 wdów. Lot na przykład z wiatrem daje go tylko 4 cm. I wtedy Wam ten preparat i to jest na 4 mililitry? 4 mililitry, tak. 4 na mililitry. Litr wody? Tak, na litr, nie na litr. Ja nigdy litr na litr nie przeliczam, tylko ja liczę na gołębie, jeżeli mam 40 wdów. O. Daje 4 ml, tak? No i na jedno picie to muszą naraz wypić, bo ten preparat nie może stać tam dłużej jak pół godziny, godzinę, bo on się psuje i może zaszkodzić gołębiom, tak? Także ten preparat muszą wypić na raz. Jeżeli ktoś nie umie zrobić, że gołębie po prostu wypiją ten preparat na raz, niech zrobi to w karmie, żeby go zjadły, nie? Trochę nawet można wody dodać i wtedy on się lepiej rozejdzie po karmie. Bo to jest, jak tak z tobą rozmawiałem, coś na podobny styl jak Blitzform. Czyli może to jest inny produkt pod kątem, wiesz co, składu, ale coś na podobny styl, czyli ma po prostu dać takiego kopniaka gołębiowicie, nie? Blitzformu nigdy nie dawałem, ale z tego co ludzie mówią, co dają, że no takie podobne działanie ma po prostu, nie? No, ja go daję jeden dzień w tygodniu, chyba że dawkę rozbiję, to daję go dwa razy w tygodniu, zależy od lotu, nie? Ale jest naprawdę bardzo silny produkt. No, używam już go, no mówię, no, już tyle lat, że już bardzo go dobrze poznałem. W ogóle do wody chyba jako pierwszy go zacząłem dawać. Nie? Mówię, że te gołębie to wampiry, bo jak się go dawał do wody, bo to jest krew, bo to jest surowica krwi, koledzy, także. Ale bardzo dobrze te gołębie piją. I nowością jest taki produkt, też go w tym roku testuję, Black Magic, to już chyba trzecia butelka idzie. Powiem co do składu, to nawet nie czytałem. Wiem, że gdzieś z Tybetu pozyskuje główny składnik. Nie wiem, musi do Krzyśka dzwonić, to Wam o tym produkcie opowiem. Opowie też nie jest tanie, bo tam też chyba w granicach tego Matrixa się sprzedaje, a może jestem w błędzie, może taniej. Ale podawałem go przed wychowem, przed sparowaniem gołębi po prostu. Tydzień czy dwa tygodnie, także miałem bardzo dobre lęgi na nim i go bardzo mało zużywałem, prawie dawałem 1 ml na litr wody, także to już taką bardzo małą dawkę i nic więcej nie dawałem, także lęgi były super. I później go dawałem 3 tygodnie przed wywózkami gołębi starych, także no jakieś zerwania skrzydeł, coś w tym stylu, no ja nie miałem takich przypadków, a to co słyszę, co się dzieje u kolegów w Polsce, no masakra jest z tymi skrzydłami w tym roku. No nie wiem, ja rozumiem, że gołąb może jest lot z wiatrem, on przejdzie, wraca, on zjedzie całą masę i wtedy zerwane skrzydło, no, to jest normalne, że zerwie skrzydło, ale nie takie coś, żeby on przy oblocie, przy domu zrywał skrzydło, no to tak nie może być, koledzy, nie? Także no, pierwszy rok stosowania tego preparatu, no w sumie drugi, bo już na młode w tamtym roku testowałem, tylko no nie wiedziałem, kto się będzie nazywać. Nie wiem, czy to jest już w sprzedaży. Prawdopodobnie już będzie. Ja to daję od razu po locie. Piją w niedzielę na wieczór, jeżeli w niedzielę wrócą gołębie. I poniedziałek, wtorek i środa rano. Ten preparat jest dodawany do wody. Można go dawać z elektrolitami, z zakwaszaczami. Nie ma żadnego problemu. Także tyle o tym preparacie bym powiedział. Tyle wydaje mi się, że chyba opowiedzieliśmy o każdej rzeczy. Ale tak mi się wydaje, teraz no jakby nie patrząc, wydaje mi się, ja to wiem, że najważniejszą rzeczą w tym wszystkim i tak jest karma. I ty jakbyś powiedział jeszcze tak w skrócie, jak wygląda u ciebie karmienie gołębi młodych? Młodych? Karmienie? No. Karma. Chodzi mi o jaki rodzaj karmy. Strączkowa, karma lekostrawna. Ja bardzo po prostu koledzy karmię. To nie jest nic jakoś tam super wybitnego.
Jeżeli chodzi, jeżeli wam powiem od początku, już któryś raz to powiem, ale jeszcze wam powiem jeszcze raz. Jak gołębie rozdzielam po prostu, karmię karmą z Flornasa, to jest karma taka dla krótkodziobów się nazywa. Taka drobna karma. Na tym się muszą wychować, bo wiadomo, muszą się gołębie wypierzyć, bo są zaciemniane. Także bardzo dobrą karmę stosuję, jeżeli są zaciemniane gołębia, a są trzeci rok już są zaciemniane. I tak są karmione gołębie na zaciemnieniu. Potem kończymy zaciemnianie. Gołębie przechodzą na karmę już bardzo lightową. Wiadomo, te gołębie, jeżeli są karmione bardzo dobrze, jeżeli są zaciemnione, one się rozpierzą, one będą chodzić jak kury. One w ogóle nie latają. One zrobią trzy kółka koło domu. Żaden gołąb nie ginie przez 2 miesiące zaciemniania. Tam jest 2 i pół. No zależy to od, po prostu od księżyca. Jak to ustalić po prostu, nie? No. I później wchodzimy na karmę lightową. Także ja używam w karmy firmy Flornas. Super dietę, jęczmień, no to jęczmień sobie od rolnika kupuję. I teraz na tej karmie są po prostu trenowane gołębie. Na diecie, nie na super diecie, sorry. Na diecie i na jęczmieniu. I taką karmę dostaję po prostu gołębie 2 razy dziennie. Bo jeżeli są zaciemnianie, ja zaciemniam gołębie po prostu, jak się robi noc, 20-21. Zaciemniam, rozświetlam o godzinie 14. Karmię je 18-19, także jest jednodzienne karmienie. Potem jak przychodzę na 2 razy dziennie, także już je liczę po prostu po 18-17 gram na jedno karmienie, tak? No. Także to już bardzo, bardzo lajtowa karma. A później jak już się zacznie sezon lotowy? Później jak się zacznie sezon lotowy, to już wchodzą, zamiast jęczmienia używam ryszpady, super dietę z Flornasa i super winner Marimano. I tylko na tych karmach lecam młodym. Czyli typowo karmę lekkostrawne. Tylko lekkostrawna karma, nic więcej. Gdzie jest dużo duża ilość węglowodanów i... Tak, to co do preparatów, to wiadomo, to się da. Nie? Tyle odowcy. Dobry lot. Zapraszamy do aukcji, ale zapraszamy przede wszystkim do kontaktu. Jakbyś numer podał do Ciebie? No to już mi się wydaje, że numer wszyscy znają. Jeżeli chodzi jeszcze o aukcję, te mudeczki, co proponowałem na aukcję, one są wszystkie zaszczepione na ospę i na paramyxo. Jeżeli ktoś by nie chciał odbierać teraz młody, bo wiadomo, te adeno w nawiasie, to chociaż nie jest adeno, to jest tylko wirus, to panuje, gołąbki mogą się u mnie postarzyć, przepierzyć, parę piórek puścić i możemy w późniejszym... Bo są to i tak gołębie do rozpłodu. Nie ma problemu, to są gołąbki do rozpłodu, wiadomo, to nie są gołębie do lotu. Miej jeszcze na worek karmy stać, żeby je wyżywić. Numer telefonu do Ciebie? No, 784-657-627. Zapraszam do kontaktu i dobry lot, hodowcy. Pozdrawiamy.